Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszy drugi zjazd organizacji prorodzinnych. Cieszę się, że tu jestem. Już myślę, że po tych pierwszych wystąpieniach widać, że będziemy mieli zapewne różne stanowiska i różne spojrzenie na to, co fundamentalnie dla nas jest istotne i to jest naszym wspólnym mianownikiem, czyli kwestie rodzin. Proszę Państwa, oczywiście tutaj Pani Małgorzata Trojanowska, myślę, że tak bardzo konkretnie i rzeczowo zaprezentowała różne zjawiska, którym podlegają i władze w Polsce i nie tylko u nas, pewne kwestie związane z globalizacją. Myślę, że tutaj mamy rzeczywiście do czynienia już z taką polityką, przynajmniej tak uważamy jako Fundację Mamy i Taty, na którą bezpośredniego przełożenia nie mamy. Ponieważ nie mamy przełożenia ani na to, co tworzy Bill Gates, ani na to, co tworzą tutaj inni i ważni tego świata. Możemy wpływać na to, ewentualnie w jakiejś mierze blokować pewne działania, którym mogą ulegać polskie władze, niezależnie od tego, kto by rządził. My w ostatnich latach z tych działań promocyjno-blokujących przede wszystkim zainteresowaliśmy się obszarem jakby naszego naturalnego miejsca działania, czyli Warszawą. Udało się zablokować proponowane przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego hostele dla osób małoletnich o prezentujących orientację LGBT. Było to ewidentne złamanie prawa, ponieważ zabierało rodzicom prawo chociażby do wiedzy na temat tego, gdzie ich dziecko się znajduje. I uważamy, że to jednak odniosło sukces. Tutaj o wsparcie prosiliśmy Ministerstwo Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości również przy pewnej pomocy prawnej nam, czy różnym działaniom zakulisowym, w tych działaniach zakulisowych pomagało. Kolejna kwestia, z którą w zasadzie, którą diagnozujemy, to jest nawet nie tyle wejście centralne organizacji LGBT, bo tutaj można powiedzieć, że jednak Prawo i Sprawiedliwość w dużej mierze i Solidarna Polska odnotowały pewne, no, nie wiem czy sukcesy, ale przynajmniej udało się zablokować to, na co środowiska liberalno-lewicowe, ale również jak widzimy w badaniach część środowisk związanych z Konfederacją ma ochotę, tak? Czyli wejście w taką na narrację libertyńską i taką ewidentnie pogańską. Jednak ta fala pomysłów, które chociażby Rafał Trzaskowski w swojej karcie LGBT proponował dla całej Polski, nie przeszła, tak? Czyli latarnicy, z którymi walczyliśmy, de facto będący ideologicznymi, no, ideologiczno-politycznymi funkcjonariuszami pracującymi, mającymi pracować w szkołach, czy tutaj kwestie związane z nazewnictwem, imionami wybranymi przez dzieci już od najmłodszych lat, tak, że tego typu kwestie na poziomie centralnym nie funkcjonują, nawet jeżeli pewne dokumenty są podpisane, ale tak jak mówią ci, którzy w tych władzach się znajdują, żeby w pewne obszary nie wchodzić, tak naprawdę trzeba by wyjść z Unii Europejskiej. Ja nie wiem, czy nasze społeczeństwo, czy państwo chociażby nawet tutaj zgromadzeni są gotowi na taki dyskurs i na taką rozmowę. Tak? Natomiast to jest poważniejszy problem niż mogłoby się wydawać. Z obszaru społecznego, który zawsze nas żywo interesuje i który śledzimy, rzeczywiście zauważamy, że rzeczywistość wokół nas i przede wszystkim laicyzacja bardzo mocno przyspiesza. Również działania lobby proaborcyjnych są bardzo aktywne. Z badań, które przeprowadziłem 2 tygodnie temu, wynika, że 52% polskiego społeczeństwa jest za liberalizacją prawa aborcyjnego, w
tym, patrząc na poszczególne elektoraty, 31% w elektoracie PiS-u, 38% w elektoracie Konfederacji i 89% w elektoracie Platformy Obywatelskiej. Więc no, mając świadomość tego, że wszystkie partie, które działają, no bo taki jest mechanizm demokratyczny, w jakiejś mierze są partiami sondażowymi, no to tutaj musimy mieć świadomość, że na przykład koalicja Platformy i Konfederacji absolutnie to prawo aborcyjne będzie liberalizować. Kolejna kwestia to jest, która na razie w Polsce jeszcze nie ma większościowego poparcia, ale niestety niebezpiecznie zbliża się do tej granicy, to jest poparcie dla tak zwanych małżeństw LGBT z pełnym prawem adopcji dzieci i ono na stan sprzed dwóch tygodni wynosi 38%. Najmniejsze to poparcie jest w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, natomiast jeśli chodzi o elektorat Konfederacji, czyli tej części bardziej męcenowskiej powiedzmy i Platformy Obywatelskiej, no to oczywiście to wygląda zupełnie inaczej, tutaj poparcie jest, przekracza ponad połowę. Uważamy, że w obszarze rodzinnym, trochę schodząc z tego takiego wysokiego C globalistycznego na obszar bezpośrednich działań, to nad czym należy pracować, to jest przede wszystkim kwestia wierności małżeńskiej w tych małżeństwach, które obecnie funkcjonują, ponieważ jest to duży problem i skala rozwodów może nie w dużym stopniu, ale systematycznie z roku na rok się zwiększa. I dotyczy to przede wszystkim ośrodków miejskich, ale również ośrodków wiejskich. W ośrodkach wiejskich sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Wiąże się to chociażby też z migracjami i z rozpadem pewnych więzi i struktur lokalnych, również z kontroli społecznej z tym związanej. Druga kwestia to jest katastrofalnie niska liczba zawieranych małżeństw. I tutaj musimy sobie jasno powiedzieć, że te dokładnie nie chcę skłamać, tak? Ale około 140 tysięcy zawieranych małżeństw to jest faktycznie katastrofa. I tutaj też warto zauważyć, że jeśli chodzi o małżeństwa, to połowa zawieranych obecnie małżeństw to są tak zwane małżeństwa konkordatowe, a połowa to są małżeństwa o charakterze cywilnym, które, jak wskazują badania, również rozpadają się szybciej i w większym procencie niż małżeństwa konkordatowe, czyli wyznaniowe. Kolejna kwestia to jest to, że generalnie młodzi ludzie, mówiąc o ludziach młodych, mam na myśli młodych dorosłych 18-25, że przyszła, można powiedzieć, takie zjawisko, z którym borykała się Japonia jeszcze kilkanaście lat temu i wydawało się to w Polsce jakąś zupełną aberracją, ale niestety do nas też już to dotarło. Czyli taka kultura singli, w ogóle kultura, można powiedzieć, życia na odległość i unikania siebie, tak? Czyli można na przykład zadeklarować, że jest się, że ktoś jest tam moją dziewczyną czy moim chłopakiem, w zasadzie w ogóle nie mając kontaktu jakiegokolwiek fizycznego, tylko funkcjonując w świecie wirtualnym. No i to w jakiejś mierze ten lęk przed bezpośrednim kontaktem, lęk przed bliskością, również przekłada się na to, że właśnie ta liczba małżeństw zawieranych jest niska, to po pierwsze, a po drugie, ponieważ te relacje nie mają jak się wykształcić, nie ma tego okresu takiego prawdziwego narzeczeństwa, no to niestety później przekłada się to na rozpad rodzin, co wiąże się z bardzo dużymi kosztami społecznymi, finansowymi, wszelkimi innymi. Tutaj polecam raport profesora Schwarza z Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie i profesorów Michalskiego i Schwarza z Iworisu, którzy kwestie kosztów związanych z rozwodami przeliczyli na grunt Polski. No i na to wszystko nakłada się jeszcze kwestia związana z pornografią. Tutaj rzeczywiście uważam, że działania, które można było podjąć, są niewystarczające i być może zostały podjęte zbyt późno, ale też musimy pamiętać, że już nawet na ostatniej prostej w Komisji
w komisji, która zajmowała się tą ustawą, w wersji bardzo miękkiej i okrojonej, musimy sobie to jasno powiedzieć, ale jednak stanowiącej jakiś krok do próby jakiejś regulacji tego biznesu pornograficznego, propozycja ta została zablokowana przez Platformę Obywatelską, która tutaj w pełni uległa lobby operatorów komórkowych, którzy 40% przepływu danych czerpią z branży pornograficznej. Czyli po prostu to są na tyle duże pieniądze, że mimo różnych CSR-owych zapewnień o dbaniu o swoich klientów, tak naprawdę te kilkadziesiąt milionów złotych strat tutaj w ich przypadku nie wchodzi w grę. Jeśli chodzi o nasze aktywności fundacyjne, przede wszystkim staramy się działać u podstaw, prowadząc kursy dla narzeczonych i dla małżeństw. To też taka ciekawa obserwacja, że właśnie o wiele większe zainteresowanie jest wśród małżonków niż narzeczonych. Być może rzeczywiście jest tak, że ludzie młodzi, no póki jakby są jakoś tam w miarę szczęśliwi, nie widzą potrzeby tego, żeby pogłębiać swoją wiedzę na temat życia chociażby małżeńskiego, a jednocześnie to też zweryfikowaliśmy, jednocześnie chociażby, nie wiem, kursy związane z nawet to nie nazywa się tresura, nazwijmy to edukacją swojego kota czy psa w tym targecie, w tej grupie docelowej cieszą się dużą popularnością i potrafią kosztować po 2,5 tysiąca złotych. Natomiast rzeczywiście cieszy nas duże zainteresowania kursami dla małżeństw. Często tak naprawdę małżeństwa potrzebują podstawowej wiedzy o swoich emocjach, rozwiązywaniu konfliktów i tego typu kwestiach. Więc można powiedzieć, że na tym gruncie takim pozytywnym staramy się promować kulturę małżeńską, a jednocześnie patrzeć uważnie, co się dzieje przede wszystkim w samorządach i blokować te działania, które są ewidentną ideologiczną promocją gender. Dziękuję.